No witam cię serdecznie. Ja słyszałem, że chcesz sobie wygrać fajną kosę skiny za $250. Jak chcesz oczywiście wygrać, link w opisie. Skinsforfree.pl. Wchodzisz, klikasz, dołączasz. No stary, nic bardziej prostego, stary. Jeśli chcesz oczywiście wygrać piękne tutaj itemki dla widza. A jak zostawisz dużo łapek, to zrobimy next jakiś fajny giveaway. Oczywiście przypominam, że subdzwony, łapa w górę pod filmem, jak chcesz wygrać oczywiście skinka. Dlatego oczywiście komentarzy, gdy na Discorda udostępnij film i użyj oczywiście kodu Kroxy na Helcase. Loguj się z linku subskrybuj bądź klikasz promokodu, jak chcesz oczywiście sobie ją wpłacić. Przeszkodzi Crox przez Wise 10% więcej. Do każdej wpłaty kodu możesz używać dowoli, więc zachęcam oczywiście. Jak 18 lat skończyłeś, jak konto chcesz wpłacić, klikasz refill i masz wszelakie metody płatności. Bliki, krypto, skiny, no bardzo dużo metod płatności. My mamy 1000 ponad dolarów i znowu myślę, że możemy chyba od jakiejś batelki zacząć. Tak ostatnio w te battle idę, więc nie zmieniamy tutaj, że tak powiem, tego co może niekoniecznie tego co działa, tak? Bo no, że to działa, to jest kwestia sporna, bym powiedział. No, czasem działa, czasem nie działa. Zależy, jak bardzo mi się odklei. No, mam nadzieję, że dzisiaj ten proficik uda mi się zrobić. Gramy z botem, oczywiście wrzucamy bota. 200 dolców, taka rozgrzewkowa bitewka. No i zobaczmy, z czym to się je, tą skrzynkę. No mamy tutaj integralne, no jakby to było 2 lata temu, stary. Jak SG było w takiej mecie w CS-ie, że każdy tym dosłownie grał i te skiny też tyle kosztowały, no to okej, wtedy bym to przyjął z uśmiechem na twarzy. No bo wtedy naprawdę, no pamiętam, był taki okres w CS-ie, gdzie najpierw była meta z augami, a potem aug dostał nerfa i grało się potem po TT bardzo dużo właśnie SG. Albo to było odwrotnie, najpierw SG, potem aug meta, nie pamiętam, ale to było coś w tym stylu. Więc no, gracze CS-a to starzy pamiętają, jak to wyglądało. No i czy my to mamy? No jo-ho-ho! No wygraliśmy dosłownie delikatnie tutaj różnicą z dolarka niecałego, podejrzewam. Więc jakiś tam profit z tej battle udało nam się zdobyć. Dorzućmy jeszcze z te dwie skrzynki. No, Knife Life też, myślę, że z dwie możemy dorzucić. Coś jeszcze tutaj grubszego bym zafundował do tej bitwy. Coś takiego może. 228 dolków, okej. A stwórzmy na 3 osoby może, co? Zobaczymy, jak na 3 osoby taka bitwa nam pójdzie. 228 dolców. Trzy Knife Life na pierwszy ogień. Zobaczmy, co one nam tutaj zaproponują. Jakiś nożyk może, nie podpuszczam. Ojejku, no ale King, oj, 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 no to jest 10x przebitka, stary. No tutaj będzie ciężko to przebić, będzie ciężko na pewno wrócić do tej bitwy. No jest już, to jest połowa, stary, tak naprawdę wartości tej bitwy, więc no nie wiem, co byśmy musieli zdobyć, żeby to jakoś przegonić. No ale zobaczmy, ten USP 55 dolków. Okej, on coś tutaj nam ratuje. Delikatnie tą przewagę niweluje, no ale zobaczmy dalej. MK, $38, tak średnio. No ale teraz chyba już lecą te skrzynki, no takie ciut chyba fajniejsze, 24 do 20. Zobaczmy dalej, ta chyba kosztuje 50 dolków, ale nie jestem pewien. No tutaj temu na środku sypnęło ładnie, 69 dolków. 52 dolce, battle skirt, okej. No cóż, tak czasem bywa. 25 ta MK, no i mamy 50 dolków straty. No i teraz trzeba liczyć, stary, na jakiś cud. Ta ostatnia skrzynia, nie wiem, ile ona kosztuje, no ale może ona tutaj nam zafunduje zwycięstwo. No szczerze, no szczerze nie wiem, no ale no niestety, 57 dolców, $600 wygrał. No nie podoba mi się to, bardzo mi się to nawet nie podoba. Ostatnie, kurczę, coś te bitwy na Hellcase'ie tak bardziej do mnie przemawiałem, szczerze, tak. No, a z uśmiechem na twarzy na te bitwy sobie idę i naprawdę fajnie na nich spędzam tutaj czas. Zobaczmy teraz, 250 dolców bitwa. No to by było już fajnie wygrać, tak? Bo to są takie, no naprawdę sympatyczne skrzynki za łącznie 250 dolców. Zobacz, pierwsze otwarcie, no to niestety kosztuje 40-50 dolarów. No właśnie, 20 dolków dla nas tej skrzynki. Po uspie, no chyba jego delikatnie tutaj lepszy stan, jednak niekoniecznie, dycha dla nas przewagi. Zobaczmy, dwie jeszcze skrzynki, co to jest? To jest pilot chyba, nie? No tutaj
Kurczę, tutaj jest strata, na co lubi to, no ale zobaczmy, ten Fuel Injector to będzie Game Changer! Dzień dobry! $500 AK Fuel Injector! Znaczy 500, 500 to z bitwy wyciągnęliśmy, w sensie, z naszego ekwipunku. No kurde! No stary, jestem podekscytowany, no jestem w szoku, stary. Bardzo ładnie tutaj z tej bitwy udało nam się wyciągnąć skinki sympatyczne. Wrzućmy to. Może jakaś teraz grubsza bitwa, co? No hard luxury, stary, to jest taka piękna skrzynka, ona tak pięknie wygląda. Czy się zapytasz, czy jestem stary? Kurczę, no jak są blachary, to ja może będę skiniarą, co? Czy jestem skiniarą? Jestem skinianą, stary, lecę na wygląd skrzynki. Tak. Przyznaję się do tego. Z czystym sumieniem, stary, jestem skiniarą. No. Asimówka. No niestety field tested dla mojego oponenta. No będzie ciężko do tego wrócić, chyba że tutaj coś. No nie koniec. 50 dolków straty. Zobaczmy to otwarcie. P90. No nie, no jakby ten glock tyle nie kosztował. A to i tak bardzo słabo, tak szczerze, jak na bitwę za $500? No, mogło być lepiej, mogło być zdecydowanie lepiej. Undying, zobaczmy, z 4 takie skrzynki, 244 dolce. Wydajemy, no i zobaczmy, jakaś kuska, rękawiczkę. Stój! Nie! Ej, no, ale jestem zły, Kroko jest zły teraz. Ja nie mogę, ale podpuszczony zostałem, ty. No ja już byłem pewien, że ta wupa fake tutaj dla mnie. No, że będzie dla mnie, tak? Dla wuja! No a tutaj, kurczę, no zostałem potraktowany w bardzo niefajny sposób. No dobra, otwieramy jeszcze raz, liczymy, że może... Może uda nam się wydropić, może jakiś tam łód szczęścia, że akurat dla mnie spadnie. Zobaczmy, no póki co tracimy... No tracimy po te 70 dolców na tej skrzynce, tak? No ja już sobie zdaję z tego sprawę. Znowu Puffade blisko, znowu tutaj Red Lionet, jest USP i znowu 70 dolców straty, no kurczę, tracimy jedną taką skrzynkę chyba tak naprawdę, nie? Coś mi się wydaje. No ale zobaczmy, może w końcu szczęście się do mnie uśmiechnie. Mam taką nadzieję, no tutaj znowu 170 dolców, czekaj, ile kosztuje? No, z jedną taką skrzynkę tracimy, stary, na jednym takim otwarciu. No czysto statystycznie teraz powinno dać zarobić, tak? No, czy to będzie zarobek? Nie wiem, ile kosztuje Golden Koi. No, 216, no już jest lepiej, ale to jest dalej strata. Co mi się bardzo nie podoba, zobaczmy dalej. No, ale chociaż tego talona mogłabyś rzucić skrzyneczko, tak? No mogłabyś, no dlaczego nie? Dlaczego nie? Zobaczmy dalej. Ej, no kurde, czy... Nie wiem, ale dałem się zbejtować, stary. Jak mnie jest łat... Ej, co jest? Ten Deagle chyba tyle kosztował. Hypnoti. Ej, tu musiał jakiś Star Trek polecieć, ty. No dałem się podpuścić. No co mam ci powiedzieć? Mi jest tak łatwo podpuścić, stary. No przysięgam. No jest tyle dla mnie... Ej, patrz jakie w ogóle ładne tutaj to wygląda. Znaczy, tutaj akurat chyba mniej mi się podoba. To chyba starszy było lepsze tutaj. Tak dla mnie, na pierwszy rzut oka. No ale zobaczmy, no musisz dać w końcu coś, no musisz chyba, nie? 90, dwa razy AK, AWP do tego. No daj, ja wiem, że chcesz. Dawaj, pokaż, że chcesz. No do tego talona mogłeś się dokręcić, tak? Ale się nie dokręciło, dobra, 200 dolków niecałe. Spróbujmy jeszcze raz. Zobaczmy może teraz, może to będzie ten strzał w końcu. No zaraz będzie chyba inny strzał, coś mi się wydaje, jak tak dalej pójdzie. No chyba, że to znowu będzie jakiś, no faktory, nie wiem, no okej, no. Delikatnie na minus, no daj zarobić. No, ale przysięgam, tak się napaliłem na to mały perfect, no. Ja nie mogę. Tak się, dałem się zbejtować, stary, jak nie wiem, jak amator. Zobaczmy. No to mógł coś ten wulkan polecieć, żeby wiesz, umilić trochę. Cierpienia. Jest profit. No dobra, niech będzie. No ale idziemy na battle. 321 dolków. Tyle nam zostało. Zapytasz czemu? Zapytasz Kroko, co się stało? Nie rozmawiajmy na ten temat, tak? Nie rozmawiajmy po prostu na ten temat. No dobra, co ja tu mogę wrzucić? Może to wrzucę. Fajnie wygląda. Też muszę pamiętać o budżecie.
budżecie, który nie jest aż tak duży. Rzućmy, co jeszcze możemy. Grandmaster może. Fajnie wygląda. Eternal nie będzie. No i coś jeszcze za 60 dolków możemy tutaj zafundować sobie, nie? Może nie będzie to? No. No. I coś za 5 dolków, żeby jeszcze przycebulić trochę. I za koborosy mogę? Nie mogę, delikatnie mi zabraknie. No dobra. Mystery of CS. Niech będzie. I lecimy, stary. No, jak mamy przegrać, to przegramy. Mamy wygrać, to wygramy. No. No już jest Sherlock. Rzucamy boty. I lecimy. Zobaczmy, co te skrzynki nam tutaj zaproponują. Pierwsze otwarcie, chyba ta najdroższa. No, ten wulkan, GG. No właśnie, no właśnie. Ja już widziałem, stary, co tu się święci. Ja już jak zobaczyłem tego wulkana, mówię, nie no. GG. Albo jakiś faktury nie poleci, albo właśnie jakiś statek. No cóż, to była najtańsza skrzynka. A teraz jest najdroższa chyba, co? No ho, 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 ho. Ho, 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 ho. No tak. No tutaj by musiała jakaś 9 polecić, żebym ja to wygrał. 64 dolce. No, szkoda, wygrał set tysiaka. To mogłem być ja. To będę ja w następnym filmie. Coś mi się tak o uszy obiło. Dzięki za oglądanie. Przypominam oczywiście o konkursie. Skinsforfree.pl. Jak chcesz sobie dołączyć, no to sobie dołącz, bo ładna kosa, ładne skiny do zgarnięcia. My się widzimy jutro. Siemano.